Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i przychodzę z obgadankami. Mówić dzisiaj będę o książkach wydawnictwa Pauza, ponieważ w lutym postawiłam sobie za zadanie przeczytanie jak najwięcej książek tego wydawnictwa. To nie jest tak, że ja wcześniej tego wydawnictwa nie znałam, ponieważ większość książek czytam na bieżąco. Natomiast w przeciągu tych lat, od kiedy działa wydawnictwo, a jest to, zdaje się, 2019 rok, 2018 nawet rok, kiedy to wydawnictwo zostało założone, uzbierało mi się kilkanaście książek, których jeszcze nie przeczytałam. I teraz mam nadrobione zaległości. Może nie do końca, ale zdaje się, przeczytałam 10 książek tego wydawnictwa w ciągu miesiąca i dzisiaj opowiem Wam o tych, które były dla mnie najfantastyczniejsze, które zostaną ze mną na długo, oraz o tych, których lektura była ok, spoko, ale raczej ich nie zapamiętam, ponieważ niektórych już teraz za bardzo nie pamiętam. Musiałam sobie czytać opisy, żeby przypomnieć sobie do tego filmu, o czym te książki były i jakie były moje wrażenia po lekturze. W związku z tym, że większość osób, czy wiele osób, może nie większość, ogląda tylko połowę filmiku, zacznę od tych najlepszych. Książka, która zrobiła na mnie największe wrażenie, to Komodo Davida Vana. Nie dziwi mnie to. Pozostałe książki tego autora, które czytałam, również zryły mi banie. Że tak powiem kolokwialnie, ale taka jest prawda. To są książki, w których podczas czytania zaczyna mi brakować tchu. Ja tak bardzo przeżywam, tak bardzo się denerwuję, że muszę sobie robić przerwy. Co w tej książce jest takiego, co mnie rozłożyło na łopatki? Komodo. Komodo to jedna z wysp, gdzieś tam na końcu świata, na którą wyprowadził się brat głównej bohaterki. Ten brat jest dorosłym facetem w średnim wieku, pisarzem, który po rozwodzie ze swoją żoną uciekł gdzieś tam na koniec świata i zajął się nurkowaniem. Robi kursy, które pozwolą mu sprowadzać turystów pod wodę. Ten tryb życia oczywiście nie jest pochwalany przez główną bohaterkę, jego siostrę oraz przez matkę, ale kobiety na zaproszenie tego mężczyzny jadą do niego w odwiedziny. Dla naszej głównej bohaterki Tracy są to pierwsze od lat wakacje. Ona jest matką kilkuletnich bliźniaków, którzy wymagają od niej bardzo, bardzo wiele uwagi. I cieszę się, że może wszystko rzucić i wyjechać. Aczkolwiek na miejscu okazuje się, że bardzo tęskni, że ma bardzo dużą potrzebę kontroli i chciałaby wiedzieć, co tam się w domu dzieje. Jak wygląda to spotkanie tego rodzeństwa i mamy? No nie wygląda najlepiej. Tracy przybywa z pretensjami. Ona od samego początku jest negatywnie nastawiona do wszystkiego, przede wszystkim do swojego brata. Nie może mu wybaczyć tego, że facet rozwiódł się ze swoją żoną. Żoną, która jest przyjaciółką Tracy. I ona chciałaby, żeby oni wciąż byli razem, nie zważając na to, że być może w ten sposób rani uczucia swojego brata. Tutaj cała akcja rozgrywa się w przeciągu kilku dni. Kilku dni wypełnionych nurkowaniem. Oni każdego dnia wypływają razem z innymi turystami na morze i biorą udział w różnych wycieczkach związanych ze schodzeniem pod wodę, oglądaniem podwodnego życia przy tej wyspie. Pod wodą też rozgrywają się bardzo, bardzo dramatyczne wydarzenia. To książka jest także o tym, jak nie wychowywać dzieci. Kiedy dotarłam do momentu, kiedy Tracy już wróciła do swojego domu i poznałam jej chłopców, jej synów, okazało się, że to jest absolutna dzicz. To są dzieci, które nigdy w życiu nie były wychowywane. Dzieci, które były hodowane, którym pozwalano na wszystko, których marzenia, życzenia spełniano tylko po to, żeby zamknęli ryje. Przerażające.
Te dzieci terroryzują swoją matkę, terroryzują ojca. Wymuszają na nich absolutnie wszystko, a ci rodzice na wszystko się zgadzają. To jest także obraz związku Tracy, który tak naprawdę nie istnieje. Trzyma ich ze sobą chyba tylko to, że mają ze sobą dzieci. Także powiem wam, że jest to książka, która daje bardzo dużo różnych tematów do przemyśleń, która pokazuje życie i kobiety, która jest w związku, i mężczyzny, który próbuje się z tego związku wyplątać, i także ich matki, która gdzieś stara się być pomiędzy nimi i łagodzić różne sytuacje. Bardzo, bardzo wam tę książkę polecam. Kolejna książka, która również jest dość wstrząsająca, aczkolwiek ma tak bardzo łagodną, tak bardzo śliczną okładkę, to Pełnia miłości. O czym jest ta powieść? Ona prawdopodobnie oparta jest na autobiografii autorki, Sigrid Nunez. Opowiada o jej przyjaciółce, która dowiaduje się, że ma nieuleczalnego raka. I ta kobieta postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Wie, że jej stan zdrowia będzie się bardzo pogarszał, że w pewnym momencie może stać się niedołężna i zależna od innych. I bardzo chce uniknąć tej sytuacji. Wobec tego prosi Sigrid, żeby wyjechała z nią do wynajętego domu, gdzieś tam na wsi, w miejscowości takiej wypoczynkowej, i aby tam z nią przebywała do momentu, aż ta kobieta uzna, że nadeszła pora, aby popełnić samobójstwo. Oczywiście cały ten misterny plan musi być utrzymany w tajemnicy przed wszystkimi innymi, tak aby przyjaciółka nie została posądzona o to, że pomagała jej w samobójstwie. Ona ma nie pomagać, ona po prostu ma z nią być i spędzać z nią ostatnie chwile. I ta książka jest właśnie zapisem tych ostatnich dni, ostatnich tygodni tych dwóch przyjaciółek, które spędzają razem gdzieś tam na odludziu, poznając się na nowo i również myśląc o tym i rozmawiając o tym, co to jest życie i co to jest śmierć. Wbrew pozorom nie jest to bardzo przygnębiająca książka. To nie jest taka książka, po której najchętniej chcielibyśmy się położyć i umrzeć, albo też położyć się i przepłakać 3 dni. Absolutnie nie. To książka zawierająca w sobie dużo takiej życiowej mądrości, ale nie wymądrzania się. Koniec z Edim. Również znanego mi autora, Eduarda Louisa, francuskiego młodego autora, który również pisze książki oparte na swoim życiorysie. Koniec Edim opowiada o młodym chłopcu, o chłopaku chodzącym do szkoły podstawowej, który odstaje i od swojej rodziny, rodziny takiej dość mocno prostackiej, robotniczej, w której tak naprawdę głównym celem życiowym jest spełnianie podstawowych potrzeb ciała, ale nie ducha. Ed jest chłopakiem bardzo wrażliwym, a przy okazji jeszcze odkrywa, że podobają mu się chłopcy, a nie dziewczyny. To w tej robotniczej społeczności jest absolutnie nie do pomyślenia, nie do zaakceptowania przez nikogo. Więc chłopiec ten postanawia jak najszybciej się ewakuować z tej swojej wsi. Ale nie jest to takie proste. On nie ma zbyt dużo perspektyw życiowych. Jest ubogi, rodziców nie stać na to, żeby wysłać go gdzieś tam do szkoły, do miasta. Chłopiec ten nie wie jeszcze, że otworzy się przed nim perspektywa wyjazdu. To książka pełna przemocy, pełna smutku, pełna scen rozdzierających serce. Pokazuje nam, jak to jest być dzieckiem, które nie potrafi wpasować się w ramy narzucone przez środowisko. To nie tylko książka dla tych, którzy przynależą do mniejszości. To także książka dla tych, którzy kiedykolwiek w życiu poczuli, że nie pasują do jakiegoś miejsca, do jakiejś grupy, do swojej rodziny. Bardzo, bardzo przejmująca opowieść. I kolejna przejmująca opowieść, znowu z wątkiem LGBT. Tutaj mamy chłopca pochodzącego z małej miejscowości w Albanii, który również nie pasuje. On czuje się kobietą. On najlepiej czuje się, przymierzając ubrania
swojej siostry, swojej mamy, udając, że jest dziewczyną. I kiedy ten chłopiec ze swoim przyjacielem zaczyna marzyć o lepszym życiu, postanawia, że przeprawi się przez granicę i dopłynie łódką do Włoch, gdzie rozpoczną razem nowe, lepsze, piękniejsze, bogatsze, bardziej kolorowe życie. My doskonale wiemy, jak wyglądało życie w Albanii w latach 70., 80., we wszystkich tak naprawdę latach po wojnie do lat 90. I książka Przejście opowiada właśnie nam o tym, jak było w Albanii, ale także jak potoczyły się losy tych imigrantów, którzy dotarli do innych krajów i nie potrafili tam zagrzać sobie miejsca, nie potrafili znaleźć recepty na swoje życie. To książka o człowieku, który zawsze czuje się niedopasowany, zawsze czuje się kimś z boku, który stara się bardzo wpasować, ale raczej nigdy mu się to nie udaje. Króciutka książka Wyznanie Domenico Starnone to opowieść o romansie pomiędzy nauczycielem a jego byłą uczennicą. Tutaj nie ma czegoś takiego jak zakazana miłość. Ona, kiedy wchodzi w romans z tym mężczyzną, jest osobą dorosłą, skończyła już szkołę, jest już pełnoletnia. On natomiast jest człowiekiem wolnym, niemarzony, także nikogo nie krzywdzą. Ten związek się rozpada po jakimś czasie, rozpada się zupełnie naturalnie, ale zanim się to dzieje, ci kochankowie próbują go jakoś scalić, podejmują jeszcze jedną próbę odbudowania tego związku na nowo i postanawiają zwierzyć się sobie nawzajem z jakiejś jednej potwornej rzeczy, która może zrujnować ich cały świat, gdyby wydostała się na światło dzienne. Ma to być taki test zaufania. To jednak nie działa, oni się rozchodzą, ich drogi życiowe całkowicie toczą się odrębnie, ona wyjeżdża z kraju, on natomiast zakłada rodzinę i zaczyna odnosić sukcesy jako pisarz, jako osoba zaangażowana w edukację i w tematy edukacyjne, jako ekspert od edukacji. Ale cały czas nad nim wisi strach, że ona się pojawi i wyjawi tę jego tajemnicę. Jest to książka o tym, jak czasami różne strachy rządzą naszym życiem. Strachy, które są zupełnie nieuzasadnione, które gdzieś tam rosną w naszym umyśle do ogromnych rozmiarów, a tak naprawdę nie mamy podstaw, żeby się czegokolwiek bać. Mnie się ta książka bardzo podobała, ale wiem, że wiele osób krytykowało ją, że jest taka nijaka. Ja rozumiem, co mogło spowodować ich rozczarowanie, ale jednocześnie zapewniam Was, że odczytana właśnie w taki sposób, w jaki ja ją zinterpretowałam, daje nam bardzo dużo satysfakcji podczas lektury. I kupkę książek, które bardzo mi się podobały, zamykam jeszcze jedną powieścią Davida Vana pod tytułem Halibut na Księżycu. Ta książka podobała mi się o wiele mniej niż Komodo, o którym wspominałam na początku. A to dlatego, że ona opowiada ponownie tę samą historię, którą już wielokrotnie słyszeliśmy u Davida Vana. Historię ojca, który popełnia samobójstwo, pozostawiając syna i tutaj jeszcze dowiadujemy się, że również córkę, młodszą dziewczynkę. Mężczyzna ten przyjeżdża z Alaski, gdzie osiedlił się jakiś czas temu i tam założył nowy związek. Przyjeżdża do tej miejscowości, w której ma dzieci, w której ma także brata i rodziców, aby leczyć się, aby iść na terapię, aby próbować pokonać swoją depresję. Tak sądzą przynajmniej jego bliscy. Przede wszystkim brat, który podjął się opieki nad nim, który podjął się pilnowania starszego brata, aby ten nic sobie nie zrobił w najbliższych tygodniach, dopóki nie zaczną działać nowe leki przepisane przez lekarza. Natomiast celem nadrzędnym tego mężczyzny z Alaski, tego ojca, jest to, by się zabić.
i każda jego rozmowa z kimkolwiek, nawet z dziećmi, schodzi na tematy związane ze śmiercią. Nie wiemy, jak to się skończy, ale jest to książka bardzo przygnębiająca, ale też była ona dla mnie bardzo irytująca. Powiem Wam szczerze, że w pewnym momencie już mówiłam, no kurczę, weź już sobie strzel w łeb i przestań marudzić, bo jesteś strasznie toksycznym człowiekiem dla wszystkich i może lepiej jak Ciebie nie będzie, niż masz zatruwać wszystkim życie. Wiem, że to okrutne, ale to ta książka wyzwala tego typu emocje. To nie jest tak, że ja jestem taka wredna i wszystkim życzę śmierci, tylko po prostu kiedy czytam o tak marudnym, tak użalającym się nad sobą facecie, który nie potrafi poukładać swojego życia i tak naprawdę ma tylko jeden cel w tym życiu, to znaczy zakończenie go, to rośnie we mnie frustracja, bunt i mam ochotę, żeby już to skończył. Ale, tak jak powiedziałam, ona już mi się tak bardzo nie podobała, ale widzicie, ja to mówię z takimi emocjami, ponieważ ta książka do tej pory sprawia, że gdzieś tam się we mnie gotuje i mam ochotę nią pierdyknąć do kąta. I teraz przechodzimy do drugiej kupki książek, takich, które już mi w bardzo dużym stopniu uleciały z pamięci. Co nie oznacza, że one są jakieś złe i powinniście ich unikać. Zaczynamy od Nicholasa Dicknera. To jest to książka kanadyjskiego pisarza, która opowiada losy trzech ludzi. I jak na wydawnictwo Pauza, to jest to taka książka bardzo mocno obyczajowa, bardzo lekka, tak naprawdę fajnie się to czyta, ale niewiele po niej zostaje. To są opowieści o młodych ludziach szukających swojego miejsca w życiu, ludziach, którzy gdzieś tam coś stracili, którzy poszukują siebie w życiu, poszukują też miejsca, gdzie mogliby żyć pełnią życia. I Nikolski to jest miejscowość gdzieś tam na kole podbiegunowym, bardzo, bardzo daleko na północ, w której znajduje się malutka osada rybacka. I kolejna książka, bardzo obyczajowa, naprawdę ona mnie zaskoczyła, że znajduje się w ofercie tego wydawnictwa, to Koniec dnia Billa Clegga. Koniec dnia opowiada o bardzo już mocno podstarzałych bohaterach. Dana jest bogatą dziedziczką. To kobieta, która posiada kilkanaście różnych rezydencji, śpi na pieniądzach, ale jednocześnie jest kobietą bardzo, bardzo nieszczęśliwą. I ona pewnego dnia postanawia odwiedzić swoją przyjaciółkę z młodości, swoją znajomą z młodości i coś tam jej wyjawić. I to jest tak się zaczyna ta książka. Co tam się dalej dzieje? Otóż okazuje się, że wszystkie te osoby żyły z jakąś ważną tajemnicą, że nie wszystko sobie powiedziały, będąc młodymi ludźmi. I teraz te tajemnice wychodzą na jaw. Fajna powieść, jeżeli ktoś lubi powieści obyczajowe, książki o miłości, o zdradzie, o nieporozumieniach, jak najbardziej. Ale tak jak mówię, ja akurat nie jestem wielką fanką tego typu fabuł, więc nie jest to książka, która gdzieś tam sprawiła, że mocniej zabiło mi serce, czy też sprawiła, że miałam ochotę nią rzucać po ścianach, ponieważ mnie tak irytowała. Fajna opowieść dla tych, którzy lubią opowieści życiowe. Za otrzymane łaski. To jest zbiór trzech opowiadań i ja już w większości nie pamiętam. Natomiast utkwiło mi w głowie jedno spostrzeżenie. Otóż w którymś z tych opowiadań Valerii Parelli jest bohaterka, która pochodzi z bardzo ubogiej rodziny. Wielkim wysiłkiem ta dziewczyna zdobyła wyższe wykształcenie, ale niestety nie udało jej się zdobyć pracy, która by była związana w jakikolwiek sposób ze studiami, które ukończyła. Mimo tych, wiecie, wyrzeczeń, mimo tego, że jej rodzina absolutnie nie popierała tego, że ona tak długo się uczyła, bo powinna była iść do pracy i zarabiać pieniądze, ta dziewczyna nie znalazła sobie pracy w zawodzie i pracuje jako sprzedawczyni.
co jest dla niej oczywiście sporym upokorzeniem, natomiast dla jej matki jest wielkim darem, ponieważ ona ma pracę, ma stałą pracę. To nam pokazuje, jak bardzo rozbieżne czasami bywają oczekiwania matek i oczekiwania córek, że dla biednych ludzi jakakolwiek praca jest wielkim darem, natomiast dla ludzi wykształconych jednak nie każda praca zdaje się satysfakcjonująca. I oczywiście my to rozumiemy, natomiast matka tej dziewczyny nie potrafiła w ogóle tego zaakceptować. Dziennik upadku. Autorem jest Michel Laub. Tak wygląda okładka. Jest to opowieść, która ma kilka planów czasowych. Współcześnie ten mężczyzna jest alkoholikiem, który pracuje jako dziennikarz, ale tak naprawdę jego życie się bardzo mocno sypie i on przeprowadza rachunek sumienia. On próbuje znaleźć punkty w swoim życiu, które sprawiły, że stoczył się w dół. I właśnie stąd mamy też tytuł Dziennik upadku. Ale drugą interpretacją tego tytułu jest to, że jednym z takich wydarzeń było zdarzenie, które miało miejsce podczas imprezy, w której jeden z chłopców nielubianych w klasie, chłopców wyśmiewanych, został upuszczony specjalnie na ziemię przez swoich kolegów z klasy, którzy zmówili się, że kilka razy go podrzucą, ale złapią go jeden raz mniej niż będą podrzucani. I ten chłopiec doznał dużego uszczerbku na zdrowiu. I ten mężczyzna zadaje sobie jako dorosły człowiek pytanie, dlaczego znalazł się po stronie oprawców. Zadaje sobie to pytanie także dlatego, że znalazł dzienniki swojego dziadka, który przeżył Holokaust i który próbował przez całe życie wytłumaczyć sobie świat. Wytłumaczyć sobie, dlaczego świat był taki, a nie inny. I tak bardzo się na tym zafiksował, że latami pisał dzienniki, zamiast żyć życiem, które, no tak jakby dostał w gratisie, które udało mu się ocalić mimo tak trudnych wojennych doświadczeń. Bardzo smutna książka, bardzo dużo tutaj mamy takich różnych przemyśleń, ale jakoś nie zabiło mi do niej mocniej serce. Przeczytałam ją z dużą ciekawością, bez jakichś większych przerw, aczkolwiek nie polubiłam tego bohatera i być może dlatego ten Dziennik upadku trafił na kupkę tych książek mniej przeze mnie lubianych. I ostatnia książka to jest jedna z najnowszych powieści wydanych przez Pauzę pod tytułem Londyn Davida Szalaja. Jestem przekonana, że źle czytam to pochodzące z Węgier nazwisko, ale znowu zapomniałam sprawdzić, jak się je czyta. O czym jest Londyn? Londyn opowiada o facecie w średnim wieku, dobrze funkcjonującym alkoholiku, który pracuje w dziale sprzedaży. Jego praca polega na tym, że wydzwania do różnych międzynarodowych firm i próbuje namówić je do wykupu reklamy w jakimś tam periodyku. Ta praca czasami idzie lepiej, czasami gorzej, ale generalnie skończyły się już duże pieniądze z nią związane, dlatego on szuka sobie czegoś innego. Nie udaje mu się przejść do innej firmy i zostaje bezrobotny. I większość tej książki to są jego rozkminy, czym się zająć w życiu, czy w ogóle zostać ze swoją żoną i z jej dziećmi, co ze sobą zrobić, co chciałby robić w życiu. Powiem Wam tak. Czytałam tę książkę chyba 3 tygodnie, skończyłam ją chyba 2-3 dni temu i ona mi służyła do usypiania w nocy. Kiedy nie mogłam zasnąć, brałam sobie i te jego rozkminy mnie bardzo szybko usypiały. To jest pierwsza książka tego autora, która mnie wynudziła. Była strasznie gruba, widzicie? Jak na książki Pauzę, to jest naprawdę wielki grubas. I ta książka niestety nie pozostawiła we mnie żadnych jakichś tam pozytywnych odczuć. Taka usypianka, książka o niczym, o wypaleniu zawodowym, o wypaleniu związku, o facecie, który jest niezdecydowany, nie wie co ze sobą zrobić. I tak naprawdę, w którą stronę go popchniemy, to on w tę stronę pójdzie.
No, dla mnie nie bardzo, ale wiem, że są osoby, którym się ta książka podobała. Ja Wam natomiast polecam dwie pozostałe wydane książki tego autora. Pierwsza z nich to Turbulencje, a druga Czym jest człowiek? Tę, moim zdaniem, możecie sobie odpuścić. I to by było na tyle. Tych książek było sporo, wydaje mi się, że 10. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania chociażby Davida Vana, ale także warto sięgnąć po wszystkie te książki, które pokazałam w pierwszej części tego filmu oraz po większość z tych, które pokazałam w drugiej części tego filmu, ponieważ to, że coś mnie się mniej podobało, nie oznacza, że Wam się nie będzie podobało. Powiedzcie, co o tym sądzicie i czy zamierzacie sięgnąć po jakieś książki, które dzisiaj zaproponowałam, bądź też po jakieś inne wydawnictwa Pauzy, którą bardzo, bardzo lubię. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień opowiem Wam o innych książkach, które przeczytałam w lutym. Pa, 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 pa.